Nie jest dobrze, panowie, nie jest dobrze. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, zobaczcie, jestem w takiej pięknej okolicy, ludzie się tutaj cieszą fantastycznymi furkami. Śmigają sobie po tych offroadzikach pięknie. I znalazłem, muszę wam powiedzieć, coś wspaniałego. Tu niedaleko w szopie, a właściwie koło szopy, stoi, zgadnijcie, co to jest za auto. Koniecznie napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić łapy w górę. Zobaczcie, co tu stoi. Coś magicznego. Czy to jest... Ha, zgadnijcie w komentarzach. Co to waszym zdaniem jest za auto? A my bierzemy się za jego odbudowywanie, no i zastanawiam się, na co my sobie ten samochód zrobimy. Na drift, na wyścigi, może na draga dzisiaj? Zobaczymy. W każdym razie bardzo fajne znalezisko. Myślę, że po tuningu będzie to ciekawe auto. I tym razem ten samochód trafi na aukcję do zgarnięcia dla kogoś z was. Co wy na to? O ile uda nam się odrestaurować. Zobaczmy. Jesteśmy już sobie w środku. Posłuchajmy, jak to brzmi. Okej, kręci się do końca. Bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy, czy będzie tracił moc przy ruszaniu. Widzę, że tutaj jakieś przerwy są jednak. Dobra, zobaczmy sobie telemetrię. Wyszło szydło z worka, silnik uszkodzony w 80%, sprzęgło 80%, skrzynia 100%. I zobaczcie, jak wygląda z zewnątrz ten samochód. No, powiem wam, nie najlepiej. Szyby mamy uszkodzone, karoseria do wymiany koniecznie. Zawieszenie, widzę, że też koła są pokrzywione. No nic, spróbujmy sobie ruszyć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tragedia. Właśnie, daję gaz do końca, samochód nie chce jechać. Zgasł chyba. Kurde, serio? Nawet nie wiedziałem, że w porcie samochody mogą gasnąć. O cholera. Dobra, patrzcie na obrotomierz, co się dzieje. Okej, mamy trochę z górki. No, wyjedźmy może gdzieś tam na drogę. O, teraz widać wyraźnie. Wyraźnie widać, co tu z samochodem nie gra, zwłaszcza z zawieszeniem, zobaczcie. Patrzcie na koła. Tak, i z przodu w ogóle jakiś... Co jest? Wszystko pokrzywione. Straszna rdza. No okropnie to wygląda. Ale okej, spróbujmy wyjechać stąd. No i widzieliśmy, że skrzynia mocno uszkodzona. Spróbujmy wbić dwójkę. Tragedia. Na dwójce ledwo co ciągnie. Jedź, jedź. Kurde, prawie by było zderzenie. Muszę zredukować i znowu się rozpędzić. Cholera. Ale już wyjeżdżamy sobie na drogę. Zobaczcie, środek wygląda za to bardzo ładnie, całkiem nieźle się zachował. No, czego nie można niestety powiedzieć o karoserii, totalnie zjedzona przez rudą. Nic na to nie poradzimy, będziemy musieli jakoś samochód ogarnąć. Myślemy najpierw na blacharkę. Zrobią nam lakier od nowa. A właściwie to, nie wiem, czy coś z tej blachy warto ratować, czy nie, lepiej od nowa wszystko. Się gdzieś jeszcze ten model dostanie z jakąś lepszą blacharką. Zobacz, jest dwójka. Okej, mamy kawałek prostej. Spróbujmy trójkę. Nie jest dobrze, panowie. Nie jest dobrze. 70 km na godzinę i szybciej nie chcę. Okej, mamy kawałek z górki. 71. 70, 69. Zobaczcie, mamy z górki kawałek i 72, 73, 75, 8
i niestety prędkość zaczyna nam spadać, jak podjeżdżałem pod górkę, także samochód traci bardzo dużo mocy, kiedy próbujemy nim jechać na trójce. Nie radzi sobie z trójką. Dobra, czwórka. Jeszcze gorzej. No nic, musimy szybko jechać do chaty i ogarnąć ten samochód. Mechanik Konrad naprawił nam już samochód, wstępnie wyprostował blachę, ale chyba będziemy musieli wszystko powymieniać tak czy inaczej, bo zobaczcie, to jest głęboka rdza, nie wiem, czy to się uda jakoś polakierować, wyczyścić, zobaczymy. W każdym razie też robił nam mechaniczne naprawy, jeśli chodzi o przełożenie napędu, o silnik, który może też wymienimy, zobaczymy. Wyprostowane mamy koła, bo tam była tragedia z tym zawieszeniem. Ja nie wiem, co ktoś wcześniej robił w tym aucie, ale no... Wygląda to już dużo lepiej, zaraz posłuchamy, jak brzmi. Widzicie, że szyby też są nowe wstawione. Okej, to posłuchajmy. Teraz to jak dzwon! Dobra, cofamy sobie. Jedziemy sobie od razu do chaty. O kurde, jak skręca! Nie do poznania auto! Czadzik! Jedziemy sobie od razu do chaty, zrobimy mu blacharkę, no i zajmiemy się, myślę, że pierwszym tuningiem. Co wy na to? I tak sobie myślę, że z tego auta będzie dobry dragster, dlatego dajmy mu dragowe opony. Co wy na to? Dajmy szerokie kapcie z tyłu. Zobaczcie, jak to wygląda ekstra. Możemy dać nawet dystans do tyłu. Chociaż w dragowym samochodzie nie jest to aż tak potrzebne, dlatego możemy sobie z nich zrezygnować. Po co mamy osłabiać to zawieszenie? I wiecie co? Ja bym sobie dał tutaj jakieś inne felgi. Chociaż te, które teraz są, dam taki lakier czarny na nie, więc wszystkie te felgi będą czarne, ale dajmy sobie na przykład takie felgi, ok. Z przodu nie potrzebujemy szerokich kół, mogą być wąskie, ale z tyłu ten kapet jest potężny, ok. Zaraz sobie furę jeszcze dostosujemy, obecnie brzmi jeszcze przed tuningiem w ten sposób. Także solidnie. Jeśli chodzi o maski, to tutaj mamy taką dragową, ale pomyślałem, że wybierzemy sobie coś takiego. Co wy na to? Jeśli chodzi o spoilery, to tutaj mamy coś takiego. Możemy sobie to też wybrać, chociaż do dragów chyba będzie nam przeszkadzał, no nie? Ten spoiler. Możemy sobie zrobić czyściocha. Dobra, idziemy sobie zobaczyć, co my tu mamy do wyboru, jeśli chodzi o silniki. Brzmi na 7 litrów. Naprawdę nie wiem, na co się zdecydować. Tutaj nawet silnik od Vipera można wsadzić. Okej, dajmy ten najmocniejszy 7-litrowy V8. Wow.
Okej, wrzucamy to. Mamy już napęd na tył w standardzie, także tutaj nie musimy nic kombinować. Silnika nie można już mocniej stuningować, zobaczcie. On ma teraz 1500 koni mechanicznych. To jest niewyobrażalna moc. Niewyobrażalna moc. Okej. W takim razie musimy tutaj zainstalować lepszą skrzynię biegów. Ponieważ jest to wielki silnik, powinien sobie bez problemu poradzić z czterobiegową skrzynią. Ale widzę, że tutaj takiej zainstalować nie możemy. Może standardowa jest właśnie czterobiegowa. Zaraz się przekonamy. Dajemy sobie tu oczywiście ulepszony wał, dajemy sobie dyferencjał inny, którego za moment i tak zablokujemy. Jeśli chodzi o zawieszenie, hamulce sobie dajmy tutaj lepsze, bo będą po prostu lżejsze. Możemy dać sobie, tutaj tak wygląda obniżony, zobaczcie, gdybyśmy robili go do driftu. Możemy sobie tutaj dać, a dajmy sobie wyścigowe zawieszenie, za chwilę jeszcze je dostosujemy. Ulepszmy sobie prowadzenie, chociaż ono w tym samochodzie nie będzie aż tak istotne. I dajmy klatkę bezpieczeństwa, ulepszy nam to trochę sztywność samochodu i zredukujmy wagę. Teraz mamy 1400 kg wagi i 1500 koni mechanicznych. Co wy na to? Wow! 1500 koni mechanicznych, aż nie może mi to przez gardło przejść. Wow! Dobra, tutaj mamy już wszystko pokończone. Właściwie jeśli chodzi o dostosowanie silnika, niewiele było tutaj do roboty. Widać, że po statystykach, że samochód prowadzi się tragicznie, ale nie to jest tu najważniejsze. I blokujemy sobie całkowicie dyferencjał. Myślę, że do dragów takie ustawienie będzie fantastyczne. 1500 koni mechanicznych. Jesteście na to gotowi? Okej, odpalmy to cudo. Wow. O, czekajcie, bo tutaj jacyś rajderzy są z kosiarkami pod maską. No to jedźmy sobie na tor dragowy i wytestujmy to cudo. Jak myślicie? Co pokaże ten samochód? Zaraz się przekonamy. Okej. Przyspieszenie jest. Lekko tylko docisnąłem gazu. I idzie! Ale będzie satysfakcja zaraz. Oczywiście prowadzenie to jest katastrofa. Tutaj nic się nie da zrobić z tym samochodem przy takim ustawieniu. Zaraz się ścigniemy, ale będzie jazda. 1500 koni. I wiecie co, ten samochód jest dosyć spory, nie? On nie wygląda jakby ważył tylko... Słuchajcie, tylko 1300 kg. On wygląda jakby ważył z 2000. Jest tak wielki. Dobra, zajeżdżamy sobie, rozgrzejemy furę i zrobimy start. Jesteście gotowi? Czekaj, kogoś mam tam na linii strzału, nie chcę go rozsadzić na kawałeczki. Czy on we mnie wjedzie? Co on robi? Kurde, strzelił we mnie tą zaporą. Dobra, jedną rzecz musimy zrobić, musimy trzy pierwsze biegi wydłużyć. Oj, zdecydowanie. Już jest koniec? What? Ale szybki ten samochód. Tak, musimy zrobić tutaj jedną bardzo ważną rzecz. Musimy wejść sobie w dostosowanie tego auta i wydłużyć pierwsze biegi. Mamy 6 biegów. Jedynkę możemy sobie znacznie wydłużyć. Wydłużymy sobie, ona jest króciutka, to jest skrzynia wyścigowa. Dziwne, że ona wytrzymuje taką moc. No i te ostatnie biegi nie są aż nam tak mocno potrzebne. Zobaczymy, bo to 1500 koni, czy uciągnie nam te biegi, nie? A, no bo to jednak takie dosyć twarde przełożenia będą.
Postanowiłem wytestować ten samochód w innym miejscu jeszcze. Potem zrobimy starcie na wyścigu dragowym. Zobaczymy, co ta fura zrobi. Przyjechaliśmy sobie tutaj na stare, opuszczone lotnisko, na którym robiliśmy ostatnio restaurację BMW E30. A teraz zajedźmy sobie tutaj. Dobra. I sobie zawracamy. Ja widzę, że tutaj jakiś dragster już czeka jeden z drugim. Ścigają się jakimiś super autami, ale my żeśmy sobie odrestaurowali starego. A nie będę zdradzał, może jeszcze nie wszyscy zgadli w komentarzach. Dobra. No, wydłużenie tych biegów, to było to. Wow. Ale czar. Dobra, w drugą stronę. Ale idzie. Mam wrażenie, że ta jedynka trochę za krótka, ale zaczął padać deszcz i łatwo samochód traci przyczepność. Spróbujemy ruszyć trochę gładziej. Ty, 300? 330? 40? 50? Ej, pas nam się skończył. Ja proponuję zajechać sobie jeszcze na autostradę i sprawdzić maksymalną prędkość tego auta. Jedziemy zobaczyć? Ja jestem strasznie ciekawy, ile on wyciągnie. A kurde, muszę wam powiedzieć, że prowadzi się tragicznie. Jeździć się tym nie da po zakrętach. Strasznie. Ale jakoś tam próbuję go opanować. No nie jest łatwo, zresztą widzę, że tutaj rozpętała się jakaś burza. Zaczął padać deszcz, wszędzie dookoła RTX-y. No wygląda to ładnie, ale łatwo nie będzie z samochodem dragowym, który ciężko się prowadzi. No, wygląda ta dżungla przepięknie, co? Trzeba przyznać. Tak się ten wiatr rozhulał, że ledwo słyszę samochód. No nie? Jezu, to jakaś burza tropikalna jest czy coś, ale żeśmy trafili pogodę na test auta. No nic, myślę, że będzie ciekawiej. Tutaj mamy opony dragowe, one są całkowicie gładkie, więc jak najadę na jakąś kałużę, to będzie mnie znosić na lewo i na prawo. Trzymajcie kciuki, oby poszło dobrze. Tutaj sobie przejedziemy ten zakręt. Jedziemy na autostradę, przejedziemy zakręt. I za tym zakrętem spróbujemy ruszyć. O, w tym miejscu. Jesteście gotowi? Dobra, trzymajcie kciuki za dobre ruszenie. ...1500 koni mechanicznych. Nieprawdopodobna moc. 8-litrowy silnik. 8-litrowy tam chyba wsadziliśmy, nie? Ło, ledwo wyrobiłem! Ej, to było blisko kraksy, naprawdę. ...390. Ło! 400! 401! 3! 4! 5! 6! O kurde, ale żeśmy odrestaurowali furę! Ojej, nie zmieszczę się! Aaaa, hamuj! Oh shit! Dobrze, te stare auta są dość wytrzymałe, bo bym się tutaj rozbił. No nic, wylądowaliśmy w kwiatach. Nie jest źle, moi drodzy, fura ciśnie, ale...
opanowanie jej przy tak wysokiej prędkości to jest wyzwanie, któremu sprostać może tylko doświadczony kierowca. Jestem ciekawy, komu uda się zdobyć ten samochód. Za chwilę jadę wystawić go na aukcję. No i zobaczymy, kto będzie tym szczęściarzem. Na następnym odcinku pokażemy, kto wygrał ten samochód. Chodźmy na aukcję. O, wygląda na to, że dom aukcyjny został wyłączony. Spróbuję jeszcze raz. Przykro mi, ale no niestety aukcje zostały wyłączone. Nie wiem, jaki to ma związek z Fordzą. Być może przez to, że ludzie ostatnio sobie pokupowali Fordy za 4 zł, to teraz serwery no jednak troszeczkę się zdziwiły, że tyle ludzi nagle przyszło do gry, prawda? Wiecie, chodzi o tego, o ten błąd, który sprawiał, że można było kupić wersję premium Forza Horizon 4 i Forza Horizon 5. Swoją drogą chciałbym sprawdzić może w Forza Horizon 4 ile graczy przybyło. Także Dodge Charger trafi na aukcję w momencie, kiedy aukcje będą działały. Obecnie nie mogę go wystawić, ale przy następnej restauracji samochodu myślę, że wystawimy po prostu dwa auta, albo hurtowo wystawię auta, jak już po prostu to zacznie działać. No niestety chciałem, żebyście dostali super furę, ale nie wyszło. Dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i miło spędziliście czas. Zostawcie łapę w górę i trzymajcie się. Na razie. Cześć.